Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Mam 15-letnią kosiarkę, może i starszą nawet, w której gdzieś ta obudowa aluminiowa zaczęła się utleniać. Stwierdziłem, że może jeszcze ją podratuję na kilka lat. Nazwałem ten projekt projektem wyklętym, gdyż totalnie na niego nie miałem ochoty. Rozebrana kosiarka uśmiechała się do mnie za każdym razem, jak wchodziłem do mojej szopki. Natomiast presja rosła, trawa rosła, mieszkamy w Irlandii, też było dosyć mokro i byłem lekko przerażony właściwie tą wysokością trawy, także wziąłem się za to i skończyłem projekt. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, kurde. Ja do zaklejenia tych dziur użyłem dwuskładnikowego takiego kleju. Pewnie jakbym nie miał tego kleju, to wykorzystałbym włókno szklane. Zobaczymy, jak długo będzie trzymać. Tak jak rzeczywiście czasami mam ochotę coś robić, to na tą kosiarkę jakoś totalnie brakuje mi energii. Ej, zacząłem, muszę skończyć. The fuck. Dobra, zostawię to, niech wyschnie. I jak to przeschnie, to maluję jeszcze raz, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, ale myślę, że utrzyma się, może z 2 lata, przeciągniemy. Przytłacza mnie ta kosiarka. Ej. Nowe wkręty, uciąłem tylko końcówki. Blach wkrętu właściwie. Sprężynaty. Stan, ślady walki. Robota normalnie z życi, to jest projekt ten. Projekt wyklęty. Nie chciało mi się tego robić w ogóle. Nie enjoyowałem procesem. Teraz może troszeczkę bardziej, bo już składam. Natomiast fajnie będzie mieć tą kosiarkę jeszcze przez jakiś czas. Można zaoszczędzić trochę siana na zaoszczędzenie siana.
załamujmy ten projekt normalnie. Miało być szybkie odświeżenie, zaklejenie dziur. Wcale tak nie wyglądało. No i spokój. No ale nic. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Zalane, świeca mokra, może to pomoże. Filtr jest straszny, nie? Pozalewane, poprzelewane. Ta, muszę kupić nowy. Zaraz wymienię też olej. Dobra, wszystko fajnie chodzi. Widać, że pokopcił trochę. Chyba się oleju dostało do paliwa w jakiś sposób. Przewracałem ten silnik, obracałem. Więc puszczę olej, wymienię olej. Skosiłem trawę. Już nawet tego nie nagrywając. Wybiegłem z garażu, korzystając z chwili pogody. I panicznie zacząłem kosić, co prawda na najwyższym poziomie, ale już te pierwsze długości zebrane. Kosiarka chodzi, pali na dotyk, nie ma problemu. To był ciężki projekt, ale teraz dopiero zauważam, że to jest tak naprawdę bardzo prosta konstrukcja i można sobie to ogarnąć. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Kosiarka chodzi, totalnie nie ma żadnych problemów. Po całym tym projekcie wyklętym ogólnie cieszę się, że się tego podjąłem. Wydaje mi się, że warto rekonstruować, regenerować jakieś stare sprzęty. My tak funkcjonujemy, ze względu też na to, że nigdy się nie przelewało przecież też i można dzięki temu zaoszczędzić trochę siana. Także jeśli się da, to dlaczego nie? No i tyle. Życzę Wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Hej!